Na liście refundacyjnej po raz pierwszy w historii w refundacji aptecznej znajdzie się szczepienie przeciwko grypie. Także w sezonie zachorowań, czy przed sezonem zachorowań seniorzy, i to tym razem grupa 65+, a nie 75+, będzie mogła zaszczepić się, dopłacając około 20 zł za to szczepienie. Mamy nadzieję, że wpłynie to na zwiększenie tych działań profilaktycznych. Wprowadzenie refundacji szczepień przeciw grypie jest bardzo dobrą i mądrą decyzją. Plus 65. Osoby, które są w podeszłym wieku, chorują często, to jest do 10% populacji co sezon, i chorują ciężej. To są osoby, które płacą za zakażenie grypą, zapaleniem płuc, ciężkimi zapaleniami oskrzeli. To są osoby, które mogą zapłacić udarem i zawałem serca, bo pamiętajmy, że zakażenie grypowe to ryzyko zawału serca razy 6 w ciągu pierwszych 7 dni od początku objawów. I ci, którzy się szczepią, i na to są twarde dowody, żyją dłużej, mają mniej powikłań płucnych, mniej powikłań sercowo-naczyniowych, rzadziej trafiają do szpitala, czyli krótko mówiąc, to się bardzo, bardzo opłaca.